W tej części tutoriala postaram się wyjaśnić i objaśnić trochę, na czym polega Pyro Funnel. Funnel, jak to tam nazywa, kto jak to woli. Więc to jest taka figura dosyć ciężka. Coś jak Hurricane, tylko że model do tego jeszcze obraca się w kółko, no. No to Pyro kręcimy ogonkiem. Nie dość, że się kręci model, lata w kółko, to jeszcze sam cały obraca się w kółeczku. I tak to mniej więcej wygląda. Po prostu trochę wolniej. Wolniej jest dużo trudniej. Tak. Szeroko, wolno. Dobrze, teraz z drugiej strony. Na czym to polega? No praktycznie jest to... Są to cztery układy, cztery figury połączone razem w jedność, płynnie połączone ze sobą. Cztery funele w każdej pozycji, a jest ich cztery, prawda? Cztery pozycje. Jest taki hurricane klasyczny, ogonkiem do tyłu. Dość prosta figura. Jest taki funel na plecach, lejek. Jest taki hurricane działbym do przodu, trochę cięższy od, trudniejszy dla mnie przynajmniej, niż ogon do tyłu. Jest taki, to jest trochę hardkorowy trik, jest jeszcze go dobrze nie umiem. Działbym funnel, działbym do dołu, chyba. Aj, na kompromitację, ale to nic, nigdy go jakoś nie ćwiczyłem. No i trzeba połączyć te cztery triki, te cztery manewry w jedną całość, później połączyć. I tak to właśnie wygląda. Trudne to jest, bo na początku sam nie wiedziałem. Nie wiedziałem w ogóle, nie rozumiałem o co w to chodzi. No. Długo się z tym trzeba załapać, w końcu dojść samemu. No i jakoś się udało. Można czasem sobie zwiększać. Na początku, jak każdy chyba tak robi, zaczyna. Na początku, jak się zaczyna ten trik, podchodzi się do niego. Robi większość osób, chyba wszyscy, no ja też tak robię. Robimy, kręcimy bez zmian. Jedną stawiamy sobie częstotliwość obrotów ogonka i tylko poprawiamy. Czekamy aż model obróci się w kółko, znaczy zrobi 360 stopni ogonem. Wtedy sobie wybieramy punkt, w którym, jak to wytłumaczyć, kręcimy się ogonkiem, prawda? Wybieramy sobie punkt, na przykład, a mój punkt jest wtedy wybrany punkt, kiedy model jest obrócony ogonem do przodu, czyli hurricane. Wtedy w tym punkcie, jak ogon znajdzie się w tym punkcie, robi ruch, korektę. W tej chwili robi dwie. Kiedy ogon jest do mnie odwrócony i zwrócony do mnie, odwrócony i zwrócony. Wtedy jest łatwiej trochę, bo robimy tylko jedną korektę. O tak. I się rozbiłem. Nie jestem tak już przyzwyczajony. Tak mała kontrola na tym właśnie hurricanem jest, bo trudno, dużo trudność sprawia utrzymanie go w jednym poziomie, na jednej wysokości. I utrzymanie jednego ciasnego albo szerokiego, zadanego kręgu, płynnego, żeby non stop był ten sam i się nie zmienia. No i to w sumie tyle. No. Polecam właśnie na początek nauki. Nie tu. Metody, którą większość stosuje i ja też na początku z jednym orientacyjnym punktem i korektą, tylko jedną na całe koło, tylko nauczeniem się tych czterech podstawowych funeli. Hurricane i funeli, prawda? Wtedy je połączyć razem, żeby to jakoś wyglądało. I później sobie można łączyć, jak już się zaopanuje, w dwie strony. Mi w realu wychodzi lepiej w lewo, nie wiem czemu, na symulatorze w prawo. Na symulatorze z kolei jakoś w lewo tak nie bardzo. I można sobie już później, jak się nauczy tego triku, kombinować z Wall of Death, czyli w drugą stronę. Obrót. To już jest hard. Bardzo trudny, czyli chyba najtrudniejszy jaki jest. Nie wiem, ale tak mi się wydaje. Tu już trzeba przewidywać ruch modelu. Trzeba do przodu wyprzedzić ruch, zanim jeszcze model wpadnie w tą trajektorię. Trzeba przejść i mu nadać. Tak.
Wiktorii. Nazad. No chyba tak. O to wychodzi. Można sobie łączyć. Bardzo super trik. Trudny, ale efektowy. No i tak sobie można to łączyć. Jak to woli. Tu w drugą stronę. Później można już robić, zaczynać w normalu się nauczyć. W normalu dla mnie jest bardzo trudny niż na plecach. O, właśnie. Trzeba się trochę rozgrzeć przy tym triku. Ale w normalu jeszcze pokażę. Bo dlatego, że nigdy go się jakoś nie poświęcałem czasu, żeby się z go nauczyć. Właśnie najistotniejsza właśnie rzecz to jest timing. Obserwacja, trzeba non stop obserwować model. Spokojnie, nie szarpać, to są dosłownie minimalne ruchy. No i to by było na tyle.